Halo kochani, dzień dobry, cudowny, piękny dzień się budzi, ja Cię kręcę, alleluja, kochamy, jeszcze raz kochamy życie, kochamy się strasznie. Zobaczcie, w takiej pięknej scenerii odpoczywamy w Wałczu, niecały kilometr stąd Gutek właśnie rozpoczyna trening, spróbujemy się teraz przespacerować w tamtą stronę, natomiast zanim to nastąpi, chciałbym Wam kochani w dwóch słowach pokazać, pokazać, jakie mamy tutaj świetne warunki, kochani, do odpoczynku. Mieszkamy u pani Jadzi, przesympatyczna osoba. Słuchajcie, powiedziała nam, że możemy tutaj walić piłą. Niesamowite, możemy tu z kurwami biegać i kopać piłę. Natomiast myślę, że mamy tutaj blisko Orlik, mamy tutaj mnóstwo innych miejsc do tego, także nie będziemy tutaj, pani Jadziu, psuć twojej pięknej pracy. Zobaczcie, przespaceruję się jeszcze kawałeczek, dlatego że to taka agroturystyka w okolicy, czyli zobaczcie, sporo natury, pieski, odejdę kawałek, bo będą nam dokuczać, natomiast o, tu się chciałem zatrzymać na chwilkę, zobaczcie, mały stawek, takie bajorko, miejsce na ognisko. No, niesamowite, słuchajcie, miejsce. Można tutaj przyjechać zorganizowaną grupą, tam pod wiatą wspólne posiłki, tam jest kuchnia. No, naprawdę robi to wrażenie, świetnie przygotowane miejsce. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, kochani, tak jak widzicie dach tamtego domku, to w tamtej okolicy Gutek trenuje i tam się za moment udamy. Mieszkamy od niego niecałe 800 metrów, natomiast on nas w ogóle nie widzi. Nawet jeżeli nagrywamy jakiś materiał, to staramy się robić to na tyle dyskretnie, żeby im nie przeszkadzać w treningu. Oczywiście nagrywamy za zgodą, kochani, za zgodą Polish Soccer Skill, dlatego że jest to obóz zorganizowany, kochani, bardzo profesjonalnie przygotowany. Nie chcemy im przeszkadzać i dokuczać, natomiast króciutką pamiątkę na pewno za moment zrobimy. Także cudowna pogoda, kochani. Zaraz szabelki się przebudzą, bo jest raniutko. Mamcia nas ogarnie i uciekamy nad jeziorko. Biorę wędki, będę wędkował, szabelki popływają. Uff, kocham Cię, życie. Zobaczcie, tam wisi flaga biało-czerwona Polski, dlatego że przypominam, że Wałcz to ośrodek olimpijski. My jesteśmy w ośrodku przygotowań olimpijskich, w Centralnym Ośrodku Sportu. Są to, kochani, ośrodki pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i są to miejsca, gdzie właśnie sportowcy w różnych dyscyplinach sportu mogą się rozwijać. Takich ośrodków na terenie Polski jest kilka. My już mieliśmy przyjemność zwiedzić ośrodek w Szczyrku, mieliśmy ośrodek zwiedzić w Cetniewie we Władysławowie na Pomorzu, znaczy nad morzem, i dzisiaj jesteśmy w Wałczu. Także kochani, zobaczcie, przepiękna okolica. Jak ktoś kocha spokój, to taki wypoczynek jest tutaj do zaserwowania. Przejdę jeszcze kawałeczek, kochani. Ach, jeszcze jedna ciekawostka. Wałcz ma dwa jeziora, jak wiecie. Jedno właśnie tam, gdzie teraz pokazuję kamerką, za tym laskiem jest jezioro. Tam kajakarze ćwiczą swoje umiejętności. Wczoraj na materiale mieliście okazję to zobaczyć. Natomiast z tej strony jest jeziorko zamkowe. Na to jeziorko jakby mamy zgodę na połów rybek. I tam właśnie wczoraj złowiłem swoją pierwszą rybkę tutaj. Natomiast zobaczcie, kochani, a ten budyneczek to jest nasz budyneczek, mieszkamy tam. O, zobaczcie, to jest mój ulubiony tarasik. Czekajcie, bo tu jest dużo zieleni, a chciałbym tarasik. O, tam. O, teraz zobaczcie, tam sobie siedzę, piję kawkę, odpoczywam. Tam z mamcią urzędujemy. Oczywiście wszystko jest jeszcze pozamykane, bo jest, no może nie blady świt, kochani, ale dla szabełków na urlopie na pewno. Mamcia aktywnie cały rok pracuje, wstaje rano. Także teraz ma możliwość pospać, a pospać lubi. Także w takiej scenerii, kochani, odpoczywamy. Piękna sceneria, naprawdę. Pani Jadziu, robicie tu kawał roboty, ciężkiej pracy, dlatego żeby utrzymać taki ogród, kochani, to trzeba troszkę popracować. Także tam u góry nasz pokoik, nasz domek. Zobaczcie, piękny taras. Tam na tym stoliku używamy laptopa, bo mamy najlepszy zasięg Wi-Fi. Wi-Fi nie ma szału, kochani, czyli dodawanie filmów troszkę leży, no ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast tam, zobaczcie, w tej wnęce, w tej niecce, tak w dół schodzi teren, jest jezioro, także
właśnie jezioro zamkowe, natomiast tu nie mam dojścia, kochani, do wędkowania, dlatego to jezioro ciągnie się, kochani, daleko, daleko w tamtą stronę. O, tu chyba widzicie kawałeczek. Zresztą pokazywałem wam to jezioro z naszego, o, tam widać, pokazywałem wam to jeziorko z naszego, kochani, balkonu, dlatego że doskonale je widać, kiedy tam jesteśmy na tarasie, to jeziorko widać. Natomiast w tej chwili, kochani, agroturystyka w ogrodzie. Tak, to jest właśnie miejsce, gdzie pracujemy, natomiast gdzie odpoczywamy, kochani, co ja z tą pracą. A teraz już udaje się w podróż na trening, dzień drugi. Zobaczymy, co u chłopaków słychać. Idę spacerkiem, kochani, dlatego że to naprawdę nie jest daleko. Jak pani Jadzia mówiła, w linii prostej może być 800 metrów, czyli spacer w takiej pięknej pogodzie. Tylko zmienię pas ruchu, dlatego że zawsze idziemy bezpiecznie na wprost aut, które jadą, pamiętajcie. Musimy widzieć samochód, samochód musi widzieć nas, także jest to wtedy bezpieczna forma spaceru. Zdaje się, że weszły przepisy, że po zmroku można tylko w kamizelkach odblaskowych. I świetnie, chwała za to, bo po co jakaś katastrofa. Kochani, całej tej drogi i spacerku wam nie nagram, dlatego że ja idę teraz tam, w okolice tego lasu, jak widzicie. Także w tej chwili, kochani, przywitałem się z wami w piękny wtorek. Mówię, zaraz dam mam ci znać. O, patrzcie, jest moje jeziorko. Jakby się uparł, to i tu by doszedł do tego jeziorka, kochani. Tylko że komu, tam nie ma jak rzucać po prostu wędką, bo jeziorko jest dzikie z tej strony, niezagospodarowane. Jeziorko ma tam, kochani, dookoła tatarem, dookoła są zarośla. Natomiast no, robi to mimo wszystko świetne wrażenie. Okej, okay, ja może nawet przebiegnę się trochę, słuchajcie, takiego porannej przebieżki, także na razie trzymajcie się, lecę poganiać. Nie ma aut. Z tego rzutu króciutko pokażę wam nasz domek. Zobaczcie, bardzo zielony zakątek. Przed sekundką tam byliśmy, tu jest nawiata. Świetna okolica i spokój, luz. Myślę, że gdyby nie ta droga, która tutaj leci asfaltowa, to już w ogóle mielibyśmy kompletny objazd. Natomiast i tak całość oceniam na 6. Także polecamy gorąco wypoczynek w Wałczu u tej pani. Jeżeli jesteście w tej okolicy, po prostu warto. Ok, gaszę i lecę w tamtą stronę na trening do chłopaków. To wszystko tu bliziutko. Tam, jak widzicie, przed tymi domkami już jest boisko. Zaraz tam docieramy. To, co wam opowiadałem, tutaj na turze ukradziono powierzchnię 9 boisk do gry w piłkę nożną, kochani. Może ukradziono, nie do końca. Ośrodek zespały wydzierżawił, kochani, od natury taką piękną, zieloną przestrzeń. Zobaczcie, jak teraz pracują. Za momencik pójdziemy, zrobimy dla was migawkę. Dużo nie będziemy nagrywać, kochani, dlatego że jest przepiękna pogoda i chcielibyśmy naprawdę z mamcią pójść z szabełkami nad jeziorko. Tak jak mówię, nie mamy na celu przeprowadzanie dla was pełnego przebiegu obozu, kochani. Oni tutaj pracują. Natomiast chciałbym tylko zaznaczyć jeszcze raz, że to naprawdę jest w niewielkiej odległości od naszego miejsca zamieszkania. Słuchajcie, nie zobaczycie teraz, dlatego że ja zszedłem tutaj na górkę taką. Natomiast to tam, gdzie stoi ten pan, gdybym stał, to byście stamtąd widzieli dach naszego domku. Także no, tak blisko mamy do siebie, kochani. Natomiast jakby nie wykorzystujemy tej bliskości. Jeżeli gdzieś macie podobną sytuację, rodzice, że dajecie dziecko, jesteście w pobliżu, to starajcie się jak najmniej kontaktu z nim. Zresztą to są rzeczy ważne i potrzebne teraz na obozie. Chociaż różnie jest, no, niektóre dzieci, kochani, tęsknią. Na Gutek akurat nie ma, kochani, z tym problemu. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, kiedy będziemy kudełka, kochani. Kiedy będziemy kudełka. Haha, jak teraz do nich dojść? Coś szukamy tutaj, chyba tu mamy kawałek takiej ścieżki. Pan mówił po lewej stronie wydeptanej i tą ścieżką pójdziemy. Jak będziemy kudełka adoptować, kochani, na obozy, zobaczymy, jak kudełek będzie sobie radził. Tak, to jest ta wydeptana ścieżka. No, szału nie robi, ale da się w tamtą stronę dotrzeć. Także idę, kochani, tutaj na te obiekty. Zaraz tam docieram. Ale świetna, dzika natura. Chyba się udało, słuchajcie, także będziemy próbować wypatrywać gdzieś tutaj z oddali Gutka. Tak jak mówię, nie będziemy tam za bardzo im dokuczać.
nie będziemy, kochani, podchodzić za daleko. Zobaczcie, mamy obiekt. Proszę bardzo. Mamy obiekt, tylko muszę zapamiętać, którędy ja tutaj przyszedłem, żebym mógł tędy spokojnie potem wrócić. Także, kochani, jeszcze kontynuując myśl, tak jak mówię, jeżeli oddajemy dziecko na obóz, czasami warto się zastanowić, czy dziecku dawać telefon, kochani, czy inną elektronikę, dlatego że to nie chodzi o to, żeby pozbawiać wasze dzieci, kochani, kontaktu ze światem, ale jako może nie pedagog, ale facet z doświadczeniem, przeżyłem 3 obozy w formie pomocy, byłem na tych obozach, robiliśmy zapis wideo z tych obozów i muszę wam powiedzieć, kochani, że gdzieś czasami te rzeczy potrafią bardzo depresyjnie na dzieci działać, szczególnie rozmowy wieczorem z rodzicami. Na obozie czasami jest ciężko, czasami jest dużo ciężkiej pracy, no nie jest to kolonia typowo rozrywkowa, gdzie jeździmy, zwiedzamy, bawimy się, no tutaj czasami jest ciężka praca, czasami się coś nie ułoży, czasami mamy słabszy dzień, kochani, natomiast myślę, że telefony wtedy robią złą robotę. Myśmy się śmieli, kochani, że ja na obozie ostatnim od godziny 20 do 22 robiłem za psychologa. Musieliśmy, kochani, troszeczkę poprawiać nastroje, co niektórym dzieciaczkom, dlatego że no właśnie często było tak, że te telefony robiły złą robotę. Niektóre szkółki, niektóre, kochani, niektóre szkółki piłkarskie, jadąc na obóz, wręcz zabraniają elektroniki. Na PSS-ie nie jest to zabronione, natomiast jest wyraźnie określone, w jakich godzinach dzieci mogą dzwonić. Jesteśmy po rozmowie z Gutkiem. Jak mu tam jest, kochani, opowiem przy kolejnym materiale z treningu. Także słuchajcie, docieramy, wychodzimy z tego lasu, także naprawdę jestem bardzo blisko od ośrodka. Nie wiedziałem. Do zobaczenia.